grajcie dla was. Grajcie tylko dla was. Okej? Okay? Idziemy! Wtedy gramy! Andrea Buciol, jak byś się odniósł, ocenił grę swoich podopiecznych 16-latków, twoich, Darka Rudzkiego, Piotra Kusia, Daniela Gali? No tak, po pierwsze muszę podziękować wszyscy trenerzy, które cały rok opiekują się i szkolą no, tej chłopaki, bo bez ich myślę, że tych uczestów nie będą. Tak? Takie 3 dni było takie dni, które piątek wyglądał dobrze, sobota tak sobie, tak? A dzisiaj super, super rewelacyjne. Pierwsze 2 mecze myślę, że graliśmy perfekcyjnie. Kamil Hutera, jeden z młodszych zawodników wśród 16-latków, ale z tytułem MVP w barwach Mistrzów Polski. Zaskoczenie? Troszkę tak, ale cieszę się z tym razem z drużyną. Myślę, że razem nas zapracowaliśmy na ten sukces i jest to nasze wspólne osiągnięcie. Wydaje mi się, że przede wszystkim meczem półfinałowym z drużyną z Podkarpacia, z Przeworska, zapracowałeś sobie na to wyróżnienie. Też tak myślę, dopóki nie strzeliłem bramki, jeszcze był taki stresik lekki, ale później już to ze mnie zeszło po tych bramkach i myślę, że dobrą grę zaprezentowałem w finale. Chłopaki, wasze mecz, wasze marzenia, dajcie wszystko, okej? Okay? Dajcie wszystko, będzie dobrze. To wygramy! Masz utrzymać tą piłkę tam, bo widzieli mnie. Brawo! 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 Na ćwierćwiecze rekordu 4. klejnot w koronie. No bezwzględnie, faktycznie jesteśmy w tej chwili mocno doszacowani. Może sami się też do tego mocno przyczyniamy, bo w końcu zdobywamy te laury. Wspomnieć przyznane 2 dni temu laury dla firmy, sponsora, dodatkowo dla drużyny Mistrzów Polski. Także ten weekend bardzo, bardzo udany, bardzo bogaty. Podziękowania spore dla rodziców, czy dla całej grupy, która tu się pojawiła z Bielska Białej i kibicowała naszym zawodnikom, bo na pewno bardzo im to pomagało. Głośna ta bielska publiczność w Chrzanowskiej hali, a jej niekwestionowanym królem Paweł Gawlak. Para w gardle jest. Oj, niestety już nie. Ale to było 3 dni intensywnej kibicowskiej pracy. Tak, to był kawał porządnie wykonanej, jak mówię, nikomu niepotrzebnej roboty. Chyba potrzebnej, skoro na szyjach chłopaków zawisły złote medale. To dla nas wielka radość, że mogliśmy brać w tym udział. I myślę, że wszyscy jako kibice i rodzice jesteśmy bardzo szczęśliwi dzisiaj. To jest mistrzem Polski! Rekord! 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 Bartosz Kuzdek, kapitan Mistrzów Polski. Z szeregiem cennych, indywidualnych nagród również. A ta, którą trzymasz w swojej prawicy, to? MVP turnieju. MVP całego turnieju, czyli indywidualne wyróżnienie naprawdę sporego gatunku. No myślę, że tak. Starałem się grać jak najbardziej dla drużyny, ale udało się też zdobyć nagrodę indywidualną, z czego się bardzo cieszę. Mówi się w Polsce idź złoto do złota, a tych złotych blaszek w twoim CV tu w Polsce, jeśli chodzi o młodzieżowe kategorie wiekowe, już 10? Już 10, tak.
dodawszy... Medal brązowy. Czyli multimedalista. Multimedalista. Ale... Najbardziej utytułowany trener w Polsce. Myślę. No, niekoniecznie najskromniejszy, jak słychać. Ten finał pokazał, że są drużyny, które mogą przeciwstawić się rekordowi? Owszem, no każdy może się przeciwstawić rekordowi, no ale jak to wyjdzie, to już wyjdzie w meczu. Pomimo chwilowej takiej koncentracji, to 1-0, było to pod kontrolą, czy bardziej obawialiście się o wynik? No baliśmy się o wynik, przegrywaliśmy 1-0, nie byliśmy pewni niczego, na szczęście na koniec się udało. Czyli co, pozostaje nam tylko teraz kibicować zawodnikom U18, aby również powtórzyli wasz sukces, tak jest? Oczywiście, tak.